A był w Listrze pewien człowiek chory na bezwład nóg. Był on chromy od urodzenia, nigdy jeszcze nie chodził. Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że ma dość wiary, bo być uzdrowiony, odezwał się donośnym głosem: stań prosto na nogach swoich, i zerwał się i chodził. Człowiek słuchał. Najpierw, co się dzieje? On słucha. W wyniku tego, że on słucha, zaczyna na niego patrzeć Paweł. I zaczyna w nim co robić? Dostrzegać wiarę. W wyniku tego, że dostrzega w nim wiarę, wydaje rozkaz w wierze, człowiek staje na nogi. Chcę, żebyście zobaczyli, jak wygląda fundamentalny związek tych elementów. To jest fundamentalny związek. Człowiek słucha, słucha, słucha. Kiedy jesteś skoncentrowany na tym, aby słuchać, i tutaj nie chodzi o to, że ty po prostu wysłuchujesz, ale to słowo słucha oznacza, że jest pozbawiony własnego zdania w tym temacie. On słucha. Jest wielu ludzi, a mówi, że słuchają, ale od razu mają odpowiedzi, od razu mają szereg różnych własnych koncepcji. Ale ten człowiek słucha, on nie ma nic więcej oprócz tego, co słyszy. W wyniku tego, że on nie ma nic więcej oprócz tego, co słyszy, to, co słyszy, zaczyna w nim budować jego osobistą wiarę. Wiara jest widoczna w duchu. Rozumiecie to? Paweł patrzy na niego. I tutaj jest napisane, dostrzegłszy, że ma wystarczająco dużo wiary. Jak on to dostrzegł? Przecież nie dostrzegł tego w sposób fizyczny, bo facet leżał i nic nie robił. Tak. Paweł widzi w duchu wiarę. Wiara jest widzialna. Jezus wielokrotnie mówi, dostrzegłszy ich wiarę. Wiara jest widzialna w duchu. I teraz w wyniku tej wiary, która powstaje w tym człowieku, następuje, tak? Rozkaz Boży, wstań i chodź. Na czym opiera się ten rozkaz Boży? Na tym, że jest wytworzone zaufanie. Jeżeli chcesz w swoim życiu cudów, zmian, realnych ruchów, jeżeli chcesz sięgać po moc z nieba, to musisz stworzyć atmosferę wiary. Bóg uwalnia moc w miejsce, gdzie jest zaufanie do Niego. Rozumiecie? Bóg nie może zrobić nic, jeżeli nie ma zaufania do Niego. Rozumiesz? Bóg nie robi nic, jeżeli ktoś Mu nie ufa. Czasami, kiedy modlisz się o chorych, to ty ufasz, a nie chory. Chory ufa tobie. Chory nic nie wie o Bogu. Chory nie wierzy w Boga w ogóle. Chory ufa tobie, a ty ufasz Bogu. Ale zawsze następuje związek wiary z mocą. Moc, żeby mogła się uwalniać, potrzebuje środowiska wiary. Rozumiesz? Ten werset bardzo jasno to pokazuje. Jest jedno pytanie przez wszystkie Ewangelie do Jezusa: Panie, dlaczego nam to nie wyszło? I odpowiedź brzmi: dla niedowiarstwa waszego. No nie macie, bo nie wierzycie. Nie macie, bo zaprzeczacie. Nie macie, bo się wycofujecie. Nie macie. Dlatego nie macie. Nie dlatego nie macie, bo on jest za słaby. Nie dlatego nie macie, bo jest jakaś przeszkoda. Nie dlatego nie macie, bo diabeł stoi na przeszkodzie. Diabeł to śmieć! Śmieć
zwykły śmieć. Rozumiesz, kto to jest diabeł? Przestań w ogóle myśleć, że on stoi na jakiejś przeszkodzie. Jaka to jest przeszkoda, diabeł? Jakby, przepraszam, przeszkodą dla Boga był diabeł, to by Bóg ziemi nie zbawił, bo by nie dał rady. Diabeł to nie jest przeszkoda. Diabeł to jest zwykła wyrwa w chodniku. Rozumiesz? Idziesz, przechodzisz, idziesz dalej. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Tak? Przeszkodą w przyjmowaniu rzeczy Bożych jest brak środowiska wiary. Jak będziesz się dziś modlił, to skup się na nim. Wyrzuć wszystkie koncepcje własne, naleciałości z tego świata, religijne skłonności, doświadczenia z przeszłości. Wyrzuć to fając. Nie ma przeszłości. Ani dobrej, ani złej. Rozumiesz? Przeszłość jest jak kamień, który cię ciągnie do dna. Zostaw to. Jest tu i teraz. Twoja wiara w wielkiego Boga, w imieniu Jezusa, Mesjasza, który cię zbawił, dał dowód swojej miłości do ciebie przez to, że kiedy byłeś jeszcze grzesznikiem, umarł za twoje grzechy, nie wiedząc tak naprawdę, czy to przyjmiesz, nie?
Yeah.
do siebie Twój tron, to do siebie Twój majestat, Twoją chwałę wywyższamy Cię Ty, jako jedynego Pana, jedynego Króla. W Tobie jest zbawienie, w Tobie jest życie, w Tobie jest totalne zwycięstwo, w Tobie nie ma nawet chwili zaczynienia, my uwielbiamy Ciebie!
Słychać twój głos jak szum burzy, gdy w ręku księgę masz z imieniem każdego, kto ciężar. Wszelki ciężar.
Yeah.
chłopaka, to co równego wybrania. Yeah.
wiernej ofierze. Szaka sala padre de coli harciana malalari. Recolo marlani a sena male mere lari mere lari. Ja bym chciał, żebyś oglądał siebie jako zewnętrznego człowieka. Ale ty nie jesteś zewnętrznym człowiekiem. Uwielbiam cię. Uwielbiam cię. Że nikomu się nie boję. Że niczego się nie wstydzę. Uwielbiam cię.
wykonało się na ziemi. Będę uwalniał, uzdrawiał, głosił Jezusa, wprowadzał
przymierzu. Diabeł zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa. Lecz dla tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. Lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będzie działać. Coś ci powiem. Może stoisz w miejscu, w którym nie możesz przejść pewnej granicy słabości życiowej. Modlisz się, kromisz diabła i nie możesz ruszyć do przodu. Coś ci powiem. Podejmij decyzję, że zamiast myśleć o umocnieniu siebie, zaczniesz działać. I jest taki przeskok w życiu chrześcijanina. I ja jestem tego świadkiem, że dochodzi się do pewnej granicy i dalej moc się nie zwiększa. Ale to słowo prorocze z Księgi Daniela mówi: lud, który zna swojego Boga, umocni się i będzie działał. Umocnienie jest ściśle związane z decyzją o działaniu. Kiedy teraz się będziesz modlił, powiedz: Panie Boże, ja będę działał do końca. Ja nie pójdę na emeryturę. Ja do końca dni będę szerzył królestwo. Każdym elementem ducha, duszy i ciała. Ja będę przyprowadzał ludzi do Ciebie. Ja będę uzdrawiał chorych. Ja będę wypędzał demony. Ja będę wskrzeszał zmartwych. Ja będę uczył ludzi. Ja będę prorokował. Ja będę robił biznes, żeby szerzyć pieniędzmi królestwo. Ja tak będę żył. Wyznawa to teraz. Duchu Święty, Duchu Mocy, przesuwaj ludzi poza granicę niemożliwego. Ojcze, ja teraz prorokuję na ludzi według Twojego słowa, że lud, który Ciebie zna, umacnia się i będzie działał. Umacnia się i będzie działał. Umacnia się i będzie działał.
pozycję ludzi w wierze. Działać coraz szerzej i mocniej w Królestwie Bożym. Diabeł zaczyna cię coraz mocniej ścigać. To jest nieprawda. To kłamstwo. Jak byłem w Legii Cudzoziemskiej, to na jednym z pierwszych szkoleń zostaliśmy informowani o prostych rzeczach. Im szybciej będziesz biegł, tym trudniej cię będzie trafić. Im szybciej będziesz biegł, tym trudniej cię będzie trafić. Rozumiesz to? To jest nieprawda, że diabłu będzie łatwiej, diabłu będzie trudniej. 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 I nic ci się nie zawali w życiu. Nie zawali ci się małżeństwo, nie zawali ci się rodzina. Dzieci się mogą wychować w przebudzeniu. Małżeństwo może funkcjonować w przebudzeniu. Rozumiesz? Biznes można prowadzić w przebudzeniu. Biegnij. Tak uwielbiaj Boga teraz. To jest Boże, ja będę biegł. Nie zatrzymam się nim. Biegnij.
ani wspieranie. Powiedz, będę siał, będę siał, będę siał i będę wspierał, i będę wspierał. Tak jak będziesz siał, tak będziesz wspierał. Powiedz, chcę siać, będę siał nad każdą ziemią. Wszędzie, Boże, przy postawie swoje nogi, będę siał. Thank you.
Chór aniołów śpiewa, jak wielki jesteś Ty. Chór aniołów śpiewa, jak wielki jesteś Ty. Chór aniołów śpiewa, jak wielki jesteś Ty. Thank you.
Oh,